Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode, gdzie oczywiście mamy drugą część gali Royal Rumble. W pierwszej części mieliśmy walkę Royal Rumble 30 kobiet, gdzie to oczywiście ostatecznie wygrała Mia Yim. No i dzisiaj właśnie mamy pierwszy, na sam początek właśnie jest dwóch walk. Pierwsza walka to walka o pas kobiet. No i na pewno Mia Yim może sobie to właśnie obserwować. Nie jest to jeszcze pewne, że zwyciężczyni tego meczu tej walki zawalczy właśnie z nią, no bo jednak jeszcze mamy parę gal przed właśnie WrestleManią, więc jeszcze Mia Yim nie może być pewna, z kim zawalczy na WrestleManii, ale na pewno właśnie może i tak obserwować tą walkę zdecydowanie z zaciekawieniem właśnie, no bo jest duża szansa, że będzie to albo Shayna właśnie, albo Ronda oczywiście. I pata zna rywalkę Shayna Baszler, mistrzyni, oczywiście nieprzerwanie od gali SummerSlam, Ronda Rousey oczywiście. Dobrze się oczywiście obie zawodniczki znają, zawsze były dobrymi przyjaciółkami, ale oczywiście to jest jednak walka pas, tutaj nie ma przyjaźni. Może po meczu dopiero, po walce może dopiero będzie właśnie przyjaźń. Teraz na pewno nie będzie. No i zobaczymy właśnie, kto wyjdzie zwycięsko z tego bardzo ciekawego starcia, no bo jednak właśnie to jest ciekawe starcie według mnie, przynajmniej dla mnie, no bo jest to takie właśnie starcie tych samych stylów właśnie, to jest taka niby walka w WWE, ale taka trochę walka MMA bym powiedział tak szczerze. I zobaczymy, która z obu pań właśnie wyjdzie zwycięsko. Czy będzie to Shayna Baszler, czy będzie to Ronda Rousey. Zaczynamy tą walkę. Ja właśnie jestem ciekawy, jaka walka będzie na WrestleManie, jeśli chodzi o pas kobiet. Jeśli chodzi o SmackDown oczywiście, bo na Raw no to nie wiem, Bianca i no nie wiem w sumie z kim Bianca. Z Becky Lynch rewanż, nie wiem czy byłby dobrym pomysłem, bo już to było. Z Aską może, bo Aska teraz właśnie tak, nie wiem czy jej nie wraca taki właśnie ten charakter właśnie z New Japan Pro Wrestling, czy nie wiem czy ona była w New Japan Pro Wrestling, a wiem, że była w Japonii, tam właśnie miała taką właśnie personę, takiej właśnie jednej z osób, jedną z zawodniczek, której się najbardziej bało właśnie, bo jednak była po prostu właśnie, nie pamiętam jak się za ten właśnie, ta nazwa tego jej charakteru, ale po prostu była osobą, której się można właśnie było bać w Japonii właśnie. I właśnie prawdopodobnie mówi się, że tutaj może właśnie w WWE zadebiutować tą właśnie taką postać Asuka, więc wtedy mogłoby to być ciekawe. Choć ja bym szczerze zobaczył Rhea Ripley walczącą o ten pas, byłoby to według mnie fajne. Według mnie właśnie Rhea Ripley nie dostała jeszcze szansy. Miała walczyć na, pamiętam, na Money in the Bank z Bianką właśnie pas, ale doznała jakiejś kontuzji głowy, tak mi się wydaje, nie wiem czy nie wstrząsu mózgu i właśnie ostatecznie nie zawalczyła ten pas, ale właśnie na WrestleMania byłoby to fajne, bo też właśnie miała to małą tą swoją historię, też że obydwie zawodniczki na Wargames oczywiście walczyły, więc no byłoby to ciekawe. A SmackDown właśnie teraz, jak po tym naprawdę nie spodziewałem powrocie, bo myślałem, że Charlotte, skoro jest blisko Royal Rumble, to wtedy wróci. To myślałem, że właśnie Charlotte wtedy wróci, a nie spodziewałem się, że zobaczymy ją właśnie tak normalnie na SmackDown. No a właśnie teraz nie wiem, kto, czyżby może rewanż będzie w WrestleMania? No nie wiem naprawdę, co teraz planuje właśnie WWE. Muszę pamiętać, że muszę to aby robić złą pozycję, można tak powiedzieć. Tak to chyba musi być. No może by było, gdyby nie to, że kontra Shayny. I Baszler teraz kontruje. Będzie teraz chyba... Jednak tak, będzie tutaj Gunsrush Powerbomb świetnie zrobiła Shayna i to nie jeden będzie. Drugi będzie już Gunsrush Powerbomb i coś czuję, że na dwóch się nie skończy. Właśnie, będzie pewnie trzeci i ostatni? Nie, jednak nie. Po dwóch zaczęła przypinać, no nie spodziewałem się szczerze. Kontra rondy. I seria uderzeń tutaj. I teraz już na ziemi Shayna i będzie jeszcze... Aż mocne to było naprawdę. Mega mocne kopnięcie prosto w brzuch. Aż naprawdę zabolało. Tak patrząc właśnie na to, jak mocne to było. Teraz kolejne kopnięcia. No wie na czym się skupiać właśnie Ronda. I teraz jeszcze, ale fajne tutaj przejście i świetny ruch. Teraz nie wiem dokładnie co to był za ruch, ale świetnie to wyglądało. To muszę przyznać, bardzo mi się to podobało. A teraz kontra Shayny, która ma sygnaturę kontra rondy, clothesline trafia i teraz uderzenia od rondy prosto w twarz Shayny. Brutalne starcie, tak można było się spodziewać, tak właśnie wygląda to starcie. I teraz super kick nie trafia, za drugim razem też nie trafia, więc wraca do tych kopnięć. Nie wiem czemu nie może trafić jakoś sobie ronda właśnie.
Kolejne podejście i tym razem trafia prosto właśnie brzuch, no wiadomo właśnie na czym się skupia, może ona na pewno zna dobrze Shane, wie, zna jej słabe strony, więc może właśnie o to chodzi. Seria uderzeń jeszcze teraz. I próba kopnięcia, czy kolana. Shane'a skontrowana, ta, że jej sygnatura się nie uda, za to sygnatura Shane'y, nie Shane'y, tylko oczywiście rondy będzie. I sygnatura trafia i teraz finisher. Czy tym razem się uda właśnie rondzie przejść do finishera? I tym razem będzie finisher, środek ringu. I będzie próba poddania Shane'a, ale no kto jak kto, ale Shane'a tak łatwo się nie podda. No nie będzie jakaś sensacja, jeśli się podda właśnie, no ale jednak nie będzie to proste. Nawet to na pewno. Którąkolwiek z zawodniczej nie będzie prosto poddać. Obydwu w sumie właśnie nie widziałem, żeby tutaj właśnie którąkolwiek była poddana w Universe Mode, więc to też może ich płaskanie, to kopnięcie, może mieć jakieś poważne obrażenia albo kontuzje właśnie Shane'a po tej walce, naprawdę, bo nie wygląda to za dobrze. Ale teraz to będzie finisher, tak, to będzie przejścia finishera. I będzie poddania rondy, no też mi się nie wydaje, że to właśnie to zobaczymy tak proste. Nie byłoby to jakoś mega sensacją, no bo jednak to jest właśnie zawodniczka, która też jak ronda ma właśnie ten zaplecze MMA. No ale ronda się oczywiście nie poddaje tak łatwo. Ronda niedawno właśnie na Gali Armageddon miała niesamowite starcie z Aską, wydaje się, że tutaj też to też właśnie i tam i tu ma walkę właśnie z zawodniczką właśnie, która ma właśnie taki styl poddawania oczywiście. I ten właśnie jeszcze tym bardziej tutaj Shane'a ma też, że właśnie to zaplecze MMA, więc naprawdę jest to ciężkie starcie, tak jak się spodziewałem dla rondy. I teraz skupia się tu właśnie na ręce, wie co robi teraz ronda, skupia się właśnie na ręce. I po raz kolejny tutaj właśnie trafia, tutaj już bardziej to nie zna w rękę właśnie, ale i tak wie co robi dobrze właśnie Shane'a, nie Shane'a tylko ronda oczywiście. Będzie próba sygnatury. I trafia po raz któryś właśnie już trafia tutaj ronda i będzie próba finishera po raz kolejny. I jest znowu na środku ringu. Czy teraz to będzie koniec? Możliwe bardzo. I wydaje się, że to będzie koniec i to jest koniec. Shane'a już drugi raz nie da rady z tego wyjść. No i tak to było naprawdę zaskoczenie, bo praktycznie zawsze ronda jak już często za pierwszym razem próbują, to już jest ciężko wyjść, a tu i tak walczyła do końca Shane'a, no ale ronda jest terminatorem dalej właśnie tutaj, no i to pokazuje. No i na obecnym chwilę ja im patrzę na swoją przyszłą, możliwe, że rywalkę na gali, oczywiście w WrestleMania. No ale jeszcze ronda musi parę razy obronić ten pas przed tą właśnie galą, żeby tam się spotkały. No a pora teraz już na drugą walkę w dzisiejszej części. I przed nami teraz już druga walka na dzisiejszej oczywiście części i będzie to walka o pasy tag teamu Jeff Hardy oraz oczywiście Rowan Dam, tag team, który jest naprawdę stworzony od niedawna oczywiście. Będą dzisiaj próbowali zdobyć pasy tag teamu, choć wyzwanie jest wielkie i ciężkie naprawdę, bo jednak Deusos zdecydowanie bym powiedział najlepszy obecnie tag team, więc no będzie ciężko, ale to na pewno nie będzie łatwa przeprawa dla Usos. W sumie też jak tak sobie przypominam, Jeff Hardy przypiął chyba któregoś właśnie z braci Uso. Tam mi się wydaje, że to był Jeff... Nie, to był Rob Van Dam. Chyba to był Rob Van Dam. Tam mi się wydaje właśnie, że Frog Splash... Frog Splash właśnie jednego z tych dwóch właśnie... To był na pewno musiał być Rob Van Dam. Wiadomo, że Jeff Hardy też by mógł, ale to na pewno był Rob Van Dam. I przypiął właśnie któregoś z braci Uso na ostatnim Raw, więc... no jeśli by tak właśnie, jeśli jak wydarzy się dzisiaj, no to oczywiście to będzie oznaczało, że będziemy mieli nowych mistrzów. No zobaczymy właśnie, zobaczymy, czy będziemy mieli właśnie nowych mistrzów tag teamu, bo jednak na pewno bym powiedział, że to jest jedna z najcięższych przepraw możliwych dla właśnie Usos, bo to nie jest tak naprawdę taki tag team, tylko to jest złożonych dwóch świetnych zawodników, więc no na pewno, aby tak właśnie na przykład zobaczyć walki Jimmy Uso kontra RVD, czy Jeff Hardy, czy Jay Uso kontra RVD i Jeff Hardy, no to też nie byłoby na pewno łatwe do powiedzenia, kto by wygrał, więc naprawdę starcie wydaje się mega ciężkie do powiedzenia, kto wygra. No i zobaczymy właśnie, kto będzie mógł być dalej mistrzem oczywiście i kto dalej będzie się cieszył z mistrzostwa.
po tej właśnie zobaczymy, znaczy kto będzie, czy ktoś będzie mógł dalej, w przypadku oczywiście Usos, czy będziemy mieli nowych mistrzów oczywiście. Usos są od gali Hell in a Cell, jeśli dobrze pamiętam, właśnie mistrzami. I pora zaczynać. Jimmy Uso zaczyna z Jeffem, który zaczyna, widzę, od walki z sędzią. I trafia teraz z tym dropkickiem. Więc w końcu można powiedzieć, że zaczynamy tą walkę po tym, jak nie wiem czemu Jeff pomyślał najpierw o tym, że zaatakuje sędziego. Nie wiem czemu, ale tak zrobił. Kontra Jimmy'ego. I uderzenie teraz mocno, choć tutaj Jeff jest na linach, ale teraz kontroluje, znowu szybka kontra. I close na Jimmy'ego Uso. I teraz się podnosi Jeffa i mocne kopnięcie tutaj prosto w plecy. I świetny teraz tutaj power slam od Jimmy'ego. Dobry dla nich na pewno początek. Jeszcze teraz elbow drop dorzuca Jimmy Uso. Jeff Hardy, no, jednak na samym początku tak może z jeden ruch, a teraz już niezbyt za dobrze to dla niego wygląda. Teraz jednak kontra, super kick, nie trafia. Kontra teraz. Próbował już Jeff Hardy właśnie tutaj doczołgać się do Van Damme, ale nie tym razem. Jimmy Uso właśnie wiedział, co się szykuje, dlatego szybko złapał tutaj Jeffa. No już znowu się robi to, że nie można jakby Irish Whipa zrobić w narożnik, co jest bardzo dziwne. Czasami tak właśnie się dzieje. No nie wiem, to już też, to nie jest pierwsze 2K, w którym właśnie tak się działo. Close-in po raz kolejny. I mamy zmianę. Jay Uso teraz wchodzi do ringu. Szybka kontra jednak Jeffa. Kontra znowu Jaya. No jednak i Jimmy i Jay od początku naprawdę świetnie tutaj kontrują. I na to na pewno nie był przygotowany, myślę, że Jeff Hardy, że właśnie tak świetnie będą obydwoje kontrować każdy możliwy ruch. Super kick, prosto w brzuch tutaj. Zdecydowanie teraz jedyne, o czym myśli Jeff Hardy, tak przynajmniej mi się wydaje, to oczywiście zmiana z... bardzo potrzebna zmiana z RVD'im, bo jednak to by było naprawdę potrzebne mega temu zespołowi właśnie. Jeszcze teraz chyba, nie wiem, czy to był w sumie headbutt? Chyba to był headbutt w wykonaniu Jaya. Irish Whip, czy tym razem zostaje tym razem w ringu, nie w ringu, tylko w narożniku Jeff. Mocne tutaj uderzenia, seria mocnych uderzeń. I jeszcze tutaj... Jednak nie, tym razem kontra i kopnięcie w plecy. To może być moment dla Jeffa, ale znowu bez problemu kontrują. Właśnie bracia Uso, tym razem właśnie to Jay kontruje. I kolejny raz, tym razem nie trafia i uderzenie prosto w brzuch. I kontra, czyli coś, co mogę proszę mówić cały czas, czyli kontra braci Uso. I teraz reverse suplex, to może być teraz moment, żeby się zmienić dla Jeffa. I zmienia się właśnie. Jeff wychodzi z ringu, jest obecnie RVD. A naprzeciwko jego oczywiście Jay Uso. Seria uderzeń tutaj i ma prawie sygnaturę już gotową Jay Uso. I odbicie i ptacz, bo będzie właśnie to mi się, ten ruch mi się najbardziej kojarzy z umagą. Nie wiem jak się to dokładnie nazywa, ale to jest taki właśnie ruch, który mi się mega kojarzy z umagą. I niedawno Solo Sikoa to zrobił na Raw, pamiętam, to był taki właśnie tribute taki właśnie do umagi. Też Samoan Spike zrobił najpierw przed tym. To było kilka row temu, jeśli dobrze pamiętam. Kontra RVD'ego teraz, który ma sygnaturę po tym, jak właśnie skontrował sygnaturę Jaya. I będzie chyba próbował Rolling Thunder robić na środku ringu. Czy przypinać będzie? Nie wiem. Chyba Rolling Thunder, tak. Rolling Thunder i trafia. Będzie pewnie próba przypięcia, czy nie? Zmiana z Jeffem, to jest bardzo dobra współpraca. Teraz Jeff na przykład mógłby spróbować zrobić Twist of Fate. To myślę, że byłby dobry pomysł, tylko czy tak będzie? Będzie coś innego planował Jeff Hardy jednak zrobić. Wyrzuci chyba? Tak, wyrzuca z ringu Jaya Uso. To jeszcze bardziej mnie na pewno zabolało niż oczywiście Twist of Fate, ale teraz kontra Jaya. Knee drop, nie trafia. Jeff Hardy teraz. Reverse powerbomb i myślałem, że to się skończy, że twarzą uderzy tutaj właśnie stół komentatorski Jay Uso. Ale jednak nie. Hardy najlepiej jakby wrzucił właśnie Jaya w tym momencie do ringu, myślę, bo ma właśnie i ma sygnaturę i finisher. A na razie na tym się nie skupia. Jeśli byłby count out, no to wtedy oczywiście pasy dalej zostają u braci Uso. Zmiana, Jimmy Uso wypoczął w pełni i wraca do ringu, ale nie najlepiej zaczyna.
Tak, zdecydowanie to właśnie Hardy i RVD wyglądają lepiej. Zmiana RVD w ringu już teraz. No nie zapomniałem o tym, zapomniałem właśnie co robią bracia USA tutaj, ale już teraz świetny powerbomb, gunrzecz powerbomb w wykonaniu właśnie Rob Van Damme. Będzie to ciężkie, a czy da radę to zrobić? Nie da rady, bo wstaje tutaj właśnie Jimmy. I świetna kontra, Spanish Fly w wykonaniu Jimmy'ego Uso. Nie wiedziałem, że on coś takiego właśnie robi. Próba sygnatury i tym razem się uda. Super kick prosto w twarz i teraz jeszcze Uso Splash będzie. Uso Splash trafia. Przypięcie pierwsze w tej walce, które może zakończyć walkę. I nie jest jednak koniec. No spodziewałem się, że Rob Van Dam nie pójdzie tak łatwo. Nie pójdzie, znaczy z Robem właśnie tak łatwo. Super kick kolejny. Trafia prosto w twarz właśnie Rob Van Dama. I polski headbutt. Znowu wracają właśnie do kontroli w tej walce mistrzowie obecni tag teamu. I znowu nie chce wejść w paźnię tutaj właśnie w narożnik. RVD kontra w końcu. Kontra znowu. I znowu to samo, ten błąd mój. Właśnie, ale ta super kicker o Van Damme. Będzie podwójna zmiana. I Jeff Hardy i Jey Uso wchodzą właśnie do ringu. Jeff Hardy ma gotową signaturę i finisher. A za to teraz kontruje świetnie Jeffa, nie Jeff Hardy, tylko Jay oczywiście, Uso kontruje Jeffa. Świetnie tutaj powala na ziemię. Próba moonsaultu nie trafia. Dziwi mnie naprawdę, że właśnie Jeff nie próbuje zrobić teraz świetny spinebuster, że Jeff nie próbuje właśnie robić czy to signature, czy finisher, to mnie dziwi. Teraz kontruje. I znowu do ringu wchodzi Rob Van Dam. Naprawdę bardzo dobrze współpracują ze sobą. To trzeba im przyznać. I świetny teraz German Suplex od Rob Van Damme. I próba przypięcia jeszcze teraz przy okazji. Przypięcie. Ale oczywiście szybko bardzo tutaj Jimmy znaczy wpada i oczywiście ratuje Jaya. Mógłby tu być wyliczony, to byłaby dyskwalifikacja i wtedy właśnie wtedy by obronili oczywiście parę, więc mogli to zrobić, ale nie chcieli. Frog Splash trafia. Jey Uso w wielkich tarapatach może być. Ale i tak w tym samym momencie chyba trafiłem, a też Jimmy się pojawił, więc już po tarapatach można tak powiedzieć. Rob Van Dam teraz wyrzuca poza ring właśnie wyrzuca poza ring Jimmy'ego i teraz ma właśnie dobrą okazję na ewentualne. Ale teraz no to wygląda dość brutalnie. Będzie próba Rolling Thunder. I trafia Rolling Thunder. Przypięcie. Nie będzie przypięcia jednak. Irish Whip. Czy czasem. Nie, jednak nie. Myślałem coś, ale jednak nie. Za to teraz przejście do signatury. Bo chyba to jest signatura druga. Właśnie Rob Van Damme, jeśli się nie mylę, z właśnie Moonsault. Tylko ten właśnie Split Legged Moonsault. To jest chyba jego druga signatura, nie drugi finisher. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powerbomb po raz kolejny. Próbuję tutaj właśnie. Jest zmiana. Rob Van Dam się przygotowywał właśnie do właśnie Frog Splashu, a tutaj zmiana i Jimmy jest w ringu. Też wchodzi teraz Jeff właśnie, który kontruje. Kontra teraz Jimmy'ego. I myślałem, że przez chwilę będzie Twist of Fate, ale jednak nie. X Factor to jest chyba. Jimmy już miał wstawać. Nie wstał, ale znowu ostatecznie wstaje. I teraz szybko trafia właśnie Jeffa. I jeszcze elbow drop dokłada do tego. Jimmy Uso myślę, że jest w lepszej właściwie dyspozycji niż jego brat bliźniak. I trafia to jeszcze. Signatura ma gotowe. Jeśli trafi sygnaturę Jimmy Uso, nie trafi. Miałby dwa finishery, ma za to jeden tylko. Rob Van Dam tam widać, że właśnie krwawi. A Jimmy Uso z szansą na Uso Splash teraz. Hardy chyba jeszcze nie dostał. Chyba tylko RVD został trafiony raz Uso Splashem. Przypięcie. RVD jednak. No jednak tutaj właśnie RVD wpada do ringu. Szybko go znowu Jimmy atakuje. Jest teraz Spinebuster. Zmiana teraz. I to Jey Uso się melduje w ringu. I Jey Uso wychodzi na samą górę. I teraz Uso Splash trafia po raz drugi
Dzisiaj Jay chyba, jeśli się nie mylę, jest przypięcie i jest koniec tej walki. Bloodline, a dokładnie The Usos oczywiście, dalej mistrzami tag teamu. I Jeff i Rowan Dam się starali jak mogli, próbowali robić co mogli, ale jednak wydaje się, że nie ma obecnie tag teamu w WWE, który może im zagrozić. No bo naprawdę za każdym razem myślę, że to już jest mega ciężkie wyzwanie, a oni sobie radzą za każdym razem. Nie mogę powiedzieć, że bez problemu, no bo jednak i Jeff i RVD sobie dobrze poradzili, ale jednak niesamowici są naprawdę Usos. Jeden z najlepszych zdecydowanie tag teamów w historii WWE i to pokazują po raz kolejny broniąc właśnie pasy tag teamu. No i pora już teraz skończyć oczywiście dzisiejszy odcinek. W następnym będą walki o pasy midcardowe, więc też tam kilka ciekawych oczywiście zestawień. Dzięki oczywiście wam za oglądanie. No i do zobaczenia właśnie w kolejnych odcinkach. Cześć!